Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratches PWZ. Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy naszą grę Flappy Bird, ale ponieważ no, ostatnia lekcja była dość trudna, to dzisiaj spróbujemy zrobić coś prostszego. Tak? A co konkretnie, to właśnie Wam teraz pokażę. Słuchajcie, tutaj mam tą moją grę, do której dążę, tak? Czyli ten mój ostateczny, powiedzmy w pewien sposób, projekt. No i tutaj, jak widzicie, mam taki napis Press K to start, czyli naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć. Mam też licznik punktów i mam też, słuchajcie, wynik najlepszy, tak? Czyli dziś chciałbym, żebyśmy się trochę pobawili napisami. To znaczy, po pierwsze, zrobili sobie taki napis jak ten tutaj, tylko po polsku. No i przygotowali sobie również pola pod wynik i pod nasz, słuchajcie, najlepszy wynik, tak? Dobra, czyli teraz wracamy do naszego kodu, który skończyliśmy na ostatniej lekcji. Przypominam, że w tej chwili nasza gra wygląda mniej więcej tak. Oj, czekajcie, bo ja tu już coś zrobiłem, czego jeszcze być nie powinno. Dobra, czyli wygląda tak. Startujemy i mamy naszego ptaka. On lata, tak, ale na razie jeszcze nie ma kolizji. Tą kolizję zrobimy kiedy indziej, a dziś spróbujemy zająć się, słuchajcie, tekstami. Dobra, no to ja to sobie zatrzymuję. No i zanim jednak przejdziemy do robienia tekstów, to tutaj ostatnio robiliśmy funkcję Reset Pipes. Funkcja Reset Pipes generuje nam naraz trzy rury, tak? Czyli to ona będzie odpalana na początku gry i ewentualnie w momencie, gdy zginiemy i będziemy chcieli ruszyć od nowa. Ale tak jak się jej przyjrzałem, to stwierdziłem, że jednak to, co napisałem, jest tutaj trochę bez sensu, tak? Ponieważ zrobiłem tę instrukcję warunkową if else. No i napisałem sobie, że jeżeli i jest większe od 0, to wyślij do generate pipes i razy 400, czyli na przykład w tym przypadku byłoby to 1 razy 400, czyli 400 i 2 razy 400 to jest 800. W przeciwnym wypadku wyślij bez parametrów, a bez parametrów to po prostu oznacza, że wyślij tutaj 0. Czyli tak na dobrą sprawę no nie jest mi tu potrzebna instrukcja warunkowa, bo jeżeli bym to usunął, słuchajcie, to i to tutaj sobie muszę wtedy przesunąć, no to dalej to będzie działać dobrze. To znaczy w sytuacji, kiedy to i będzie zerem, a tak będzie na początku, tak, w naszej pętli iteracyjnej for, no to wyślę 0, nie? Tak? A w każdym innym przypadku wyślę to, co trzeba, czyli gra dalej nie powinna mieć żadnych problemów z działaniem bez tej instrukcji. No, a skoro można prościej, to należy robić prościej, niewątpliwie. Dobra, czyli taka szybka poprawka tutaj w funkcji reset pipes i teraz przechodzimy do napisów. Słuchajcie, napisami zajmiemy się w naszej funkcji draw. Przypominam, że funkcja draw to jest funkcja taka biblioteki PyGameZero, tak? I ona jest odpowiedzialna za rysowanie klatek. Dobra, no i co będziemy chcieli tutaj zrobić w tej funkcji? Mianowicie pierwsze to będziemy chcieli zrobić napis, który pojawi się na początku, że w sytuacji, gdy na początku gry, żeby nacisnąć jakikolwiek klawisz, żeby w ogóle grę rozpocząć, tak? Ostatnio zrobiliśmy sobie taką zmienną, która się nazywa, słuchajcie, Game Start, tak? Czyli czy gra jest wystartowana i ona po uruchomieniu naszej gry będzie ustawiona na false, czyli nie będzie wystartowana i dopiero po naciśnięciu klawisza będzie start. Czyli możemy tutaj zastosować instrukcję warunkową if not game start, tak? Jeżeli ta zmienna jest false, no to wtedy sobie coś zrób. I tu będziemy chcieli zrobić właśnie ten nasz napis. I teraz słuchajcie, wracając do dokumentacji PyGameZero, w obiektach wbudowanych i tutaj mamy screen text formatting. Mamy pokazane, jak należy pracować z tekstami. Tutaj tych opcji jest bardzo dużo, no ale zacznijmy sobie może od najprostszego możliwego wywołania napisu na ekranie. Dobra, czyli słuchajcie, tutaj sobie to wkleję. Dobra, odwołujemy się do obiektu screen, tak? Jest to też w PyGameZero obiekt wbudowany, nie musimy go tworzyć i stosujemy metodę draw i text, tak? Podajemy jakiś tekst, bo to jest takie najprostsze możliwe wywołanie i podajemy pozycję tego tekstu, a konkretnie pozycję jego lewego górnego rogu. Jeżeli ja to sobie teraz odpalę, no to widzicie, mam Hello World w pozycji, którą tu zaprogramowałem, a była to pozycja 20 od lewej i 100 od góry. Dobra, no ale my byśmy chcieli trochę tutaj pokombinować. Mianowicie po pierwsze na pewno chcemy mieć inny napis, tak? Czyli naciśnij
dowolny klawisz, aby rozpocząć. Dobra, więc piszemy po polsku. Mamy polskie litery, do tego jeszcze wrócę pod koniec odcinka, bo jak ktoś oglądał mój odcinek, w którym jakby pokazywałem książkę Koduj w Pythonie i program, który w tej książce jest opisany, to pamiętacie, że miałem problem z polskimi literami właśnie w bibliotece Pygame Zero. Ale do tego, jak mówię, jeszcze wrócę. Dobra, następnie jest krotka, która wskazuje nam pozycję tego tekstu. I ją sobie też zmienimy, ale to za chwilę może. Natomiast zmienimy jeszcze sobie, ustawimy sobie jeszcze taki parametr, czy właściwość jak kolor, bo w tej chwili nasz tekst jest, jaki tam był, biały był, tak? No niech będzie biały może. Dobra, ale na pewno w takim razie zmienimy font size, czyli wielkość czcionki. No i ustawimy sobie na, powiedzmy, no nie wiem, 70. Zobaczymy. Dobra. Dobra, no i mamy. Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć. Działa i działają polskie litery, jak mówię, ale jeszcze do tego wrócę. Dobra. Mógłbym chcieć to umieścić trochę w innym miejscu, tak? Na razie, ponieważ używam jakby najprostszego możliwego wywołania tej funkcji, czekajcie, gdzie mi to wcięło ten obraz. O. To podaje jakby tutaj w tej krotce mojej pozycję lewego górnego rogu, ale można to zmienić i spróbujemy to zmienić, to znaczy spróbujemy zmienić jakby taki uchwyt tego tekstu, żebyśmy podawali nie pozycję lewego górnego rogu, a pozycję, powiedzmy, środka tekstu, tak? I spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy to sobie ustalić dokładnie na środku. Dobra, czyli tu zatrzymuję. No i po pierwsze, zamiast takiej krotki, tak, wprowadzimy sobie właściwość mid top, tak? Czyli będziemy pozycjonować środek i górę naszego napisu. I słuchajcie, ustalimy sobie, przypiszemy sobie, bo to jest właściwość, też krotkę, która będzie jednak w pewien sposób wyliczona. Czyli jeżeli środek naszego napisu, to spróbujemy ten środek wyliczyć. Width, tak, width, przypominam, że to jest szerokość naszego ekranu. Podzielimy to bez 2, dzielenie całkowite, bez reszty, jakby ten jakiś ułamek wyszedł, to ten ułamek zostanie odcięty, tak? Natomiast na wysokość to będzie height przez 2, czyli nasz napis w tym momencie powinien zostać spozycjonowany dokładnie do, nie przez 22, tylko oczywiście przez 2, dokładnie na środek ekranu. Dobra. A w zasadzie góra tego napisu, tak? Mid top. Czyli gdzieś tutaj, tak? Dobra. Oczywiście widzimy, że to nie jest do końca na środku, ale myślę, że nie jest, jest dobrze. Natomiast na szerokość możemy to sobie sprawdzić, czy jest na środku, zmniejszając wielkość czcionki. Dajmy sobie 50. Mhm. O. No i teraz widzicie, że jest zdecydowanie bliżej tego środka. Dobra. Tyle tylko, że napis jest jeszcze mało widoczny, więc możemy skorzystać z jeszcze jednej właściwości, którą oferuje nam właśnie ta metoda tekst, a mianowicie będzie to właściwość, słuchajcie, shadow. Wszystko to możemy wyczytać w dokumentacji i właściwość, oczywiście tu trzeba dać przecinek, żeby mi błąd nie wyskoczył. Właściwość shadow to jest cień, tak? No i zrobimy sobie taki cień 1,1, czyli z takim przesunięciem 1,1. Dobra, szerokość 1, przesunięcie 1, tak? Dobra, no jak widzicie, pojawił mi się cień, bardzo fajny efekt, taki tekst trójwymiarowy i elegancko. Naciśnij dowolny klawisz, żeby rozpocząć. Widzicie, jak naciskam, to znika i bardzo dobrze. Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że ten napis jest rysowany tylko wtedy, jeżeli zmienna Game Start jest ustawiona na false, tak? Bo tak to sobie tutaj zaprogramowaliśmy. Dobra, słuchajcie, moglibyśmy jeszcze, ponieważ to wszystko zapisałem w jednej linijce i może to być nie do końca czytelne, zrobić rzecz następującą. Mianowicie wykorzystać taki zapis, zapis wielolinijkowy, tak? Czyli po prostu każdą z tych właściwości, którą tutaj podaję, przerzucić sobie do osobnej linijki, tak? A ten nawias zamykający dać tu. O. Zobaczymy, czy to tak zadziała. O, też działa.
Dobra. A nasz napis wydaje się być czytelniejszy. Dobra. Słuchajcie, teraz skoro już mamy ten napis, to chcielibyśmy jeszcze dwa inne napisy, jak się przeniosę do tej mojej funkcji, do tej mojego programu, gdzie mam to w pewien sposób ostatecznie, czyli chciałbym jeszcze takie duże licznik punktów u góry i na dole taką mniejszą czcionką w innym kolorze najlepszy wynik. Dobra, żebyśmy mogli pracować na wyniku, to na początek wprowadźmy sobie ten wynik, czyli stwórzmy zmienną, która się będzie nazywała, nazwijmy ją high score. O, właśnie. Dobra. I ustalmy ją sobie na 0 na początek, tak? Czyli, no, choć oczywiście średników w Pythonie nie ma. High score na 0, tak? Na razie jeszcze tego nie będziemy liczyć, ale już sobie będziemy mogli wyświetlić. No to dobra, ja to sobie skopiuję to, ten screen tutaj. Dam go sobie może wyżej, bo on będzie działał no, nie tylko wtedy, kiedy game start jest na 0, czyli nie za pierwszym razem, to ma działać jakby przez całą grę, tak? No i teraz tak, po pierwsze słuchajcie, damy sobie, może to z góry, ale czekajcie, aha, bo ja to, a, nie tu, sobie cofnę, to jest ta moja ostateczna gra. Dobra, czyli dlatego tu już high score miałem, dlatego mi jakieś błędy, znaczy już mi znalazł. Dobra, oczywiście pracujemy tu. Dobra, czyli tutaj teraz damy sobie high score i damy sobie na 0 i mamy też, nie mamy, czyli też sobie damy coś takiego jak bird, to jest nasz obiekt aktora naszego ptaszka i tu sobie dodamy właściwość score, czyli punkty też na 0. Czyli będziemy w jednej zmiennej zapamiętywać punkty jakby w tej grze, a w zmiennej high score będziemy zapamiętywać jakby najlepszy wynik. Dobra, no i teraz słuchajcie, oczywiście to kopiuję. Tak to jest, nie przypilnowałem sobie plików i dobra. Oczywiście to mi będzie działać, słuchajcie, w funkcji draw cały czas. No i teraz tak, zajmiemy się po pierwsze punktami zdobytymi w danej grze, tak? No i pierwsza rzecz, którą musimy podać, to jest nasz napis, czyli nasz beard.score. Ale jakbyśmy tak score, jakbyśmy tak zrobili, to by wyskoczył błąd, ponieważ no, ta metoda oczekuje, że tu będzie napis, tak? A to zostanie podana jakby liczba, tak? Więc żeby tu błędu nie było, to zastosujemy taką funkcję format i ona nam sformatuje do stringa, tak? Widzicie? Dobra. Czyli score sformatuje nam ten wynik do stringa. Dobra. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, to będziemy chcieli określić mid top właściwość. Czyli tak było tutaj, tylko teraz ustalimy to sobie inaczej, a mianowicie width zostawimy, czyli to ma być na środku ekranu, ale właściwość Y dla tego napisu ustalimy sobie gdzieś u góry, na 10. Dobra. Jeśli chodzi o czcionkę, no to niech to będzie duża czcionka, niech zostanie tak jak jest. O, czekajcie, to shadow jeszcze możemy przyjrzeć na wyniki. Samo tutaj. Dobra. I shadow też tak jak jest. Dobra. Czyli odpalamy, zobaczymy, czy nie ma błędu. Nie ma. Jest mój licznik u góry. Mógłby być większy. Czyli dajmy sobie 70. Dobra. Jest. Dobra. I teraz jak nacisnę klawisz, gra się rozpocznie. Tak jak widzicie, tamten napis mi zniknął, a punkty cały czas są narysowane. Dobra. Czyli tak jak chcieliśmy. I teraz jeszcze raz sobie to skopiujemy. Dobra, i tutaj będziemy chcieli podać sobie high score, czyli po pierwsze, jeśli chodzi o high score, to ustalimy sobie mid bottom, tak? Czyli będziemy pozycjonować środek, ale dolną część napisu. Tutaj width zostawimy, a tutaj sobie zrobimy height minus 10, tak? Czyli jakby od dołu ekranu height minus 10, tak? Tylko tutaj używam właściwości mid bottom, ponieważ to będzie pozycja jakby środka napisu, ale i dolnej krawędzi tego napisu, a tu pozycjonowaliśmy górną krawędź napisu, więc tutaj używamy mid bottom. Jeśli chodzi o czcionkę,
to tu zdecydowanie mniejsza, to co sobie mówiliśmy, bo to ma być dużo mniejszy napis. Tutaj możemy zostawić, słuchajcie, shadow, ale dodamy sobie jeszcze kolor. Kolor w zasadzie powinien być wcześniej, ale my go sobie dodamy tutaj. I tu znowu albo podajemy krotkę, albo możemy spróbować podać kolor w ten sposób. Dobra, mamy. Widzicie? Czyli albo podajemy w formie krotki i podajemy sobie, słuchajcie, trzy wartości RGB, czyli na przykład 2, 5, 5, 0, 2, 5, 5. O tym już wspominałem kiedyś i wyszedł nam różowy. Dobra. Albo możemy w Pygame Zero skorzystać z takich zdefiniowanych z góry kolorów. Ja tu spróbuję podać, może czekajcie, może jak to będzie czerwony 255, chyba nie pamiętam nigdy jak to jest. Dobra, teraz wyszedł nam żółty, może być żółty, będzie tutaj. Dobra, i teraz jeszcze chciałbym tutaj sprawdzić małą poprawkę, mianowicie chciałbym, żeby napisał, że najlepszy wynik to właśnie ten Bird Score, a właściwie nie Bird Score, tylko tu będzie High Score. Tak? Czyli tutaj High Score, tak? No i teraz mogę tutaj jakby połączyć ciągi w pewien sposób, tak? Czyli dać coś napisać i potem wprowadzić wynik. I zastosujemy tu taką sprytną sztuczkę, czyli połączymy kropką, natomiast tutaj napiszemy najlepszy wynik i teraz będziemy chcieli, żeby ten najlepszy wynik został wstawiony tutaj do tego ciągu i użyjemy do tego takich nawiasów klamrowych, czyli to, co sformatuje high score'em, zostanie wklejone tutaj do tego nawiasu. Dobra, mam nadzieję, że mniej więcej to rozumiecie, czyli wyświetlony zostanie ten napis, a w miejsce tego nawiasu wynik high score przeformatowany funkcją format na string. Dobra, no i działa, słuchajcie, czyli mamy najlepszy wynik, w tej chwili 0 punktów, oczywiście te punkty nie są w tej chwili jeszcze w żaden sposób naliczane, ale nasze napisy, słuchajcie, już działają, czyli się wyświetlają najnormalniej w świecie na ekranie. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze miałem wrócić do tych napisów, tak? Czyli jak widzicie, napisy po polsku działają mi normalnie, a kiedy odpalałem grę z książki Koduj w Pythonie, nie działały. Ja tam się skontaktowałem z autorem książki, on tam umieścił jakby temat na forum mu editora bodajże, tak, na GitHubie. No i rozwiązanie się znalazło. Mianowicie, słuchajcie, ja tu otworzę właśnie tą grę Koduj w Pythonie i grę o Maxie, która mi wtedy nie działała. Teraz zobaczymy, że działa. Dobra. Jak widzicie, wszystko z napisami jest już teraz w porządku w tej grze. Tak, możemy nawet szybko zagrać. Dobra, zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby, jeżeli byście mieli problem i napisy polskie czcionki nie wyświetlały wam się poprawnie. To sala gimnastyczna, zabieramy ostatni klucz. Dobra, jak widzicie, wszystko działa, polskie czcionki wyświetlają się poprawnie. Dobra, słuchajcie, oczywiście jeśli chodzi o napisy, to tutaj może wejdziemy, zobaczymy sobie, jak to jest zrobione tutaj. Możemy podać jeszcze na przykład font name, tak? To nie pokazywałem tego w moim programie. Jeżeli byśmy mieli czcionki, tak? Jakieś tam inne, bo ja w tej chwili korzystam z jakiejś takiej czcionki standardowej, tak? Ale jeżeli byśmy chcieli mieć swoją czcionkę, to możemy podać nazwę tej czcionki. Natomiast sama czcionka musiałaby się znaleźć, słuchajcie, wtedy w katalogu fonts, czyli tu musiałby być katalog o nazwie fonts, tak? I ta czcionka musiałaby być w tym katalogu. I wtedy moglibyśmy dodatkowo w naszym screen draw text podać właściwość font size, font name, przepraszam, i podać konkretną czcionkę. Dobra, ale miałem wam pokazać, co trzeba zrobić, żeby to działało dobrze. Otóż trzeba uruchomić, słuchajcie, co trzeba uruchomić? Me
Nadżera, słuchajcie, panel sterowania. Panel sterowania w Windowsie. Panel sterowania, czekajcie, już sobie uruchamiam i wam pokazuję. Tak, jeżeli byś napisy po polsku nie wyświetlały się dobrze, czyli uruchamiamy panel sterowania, następnie w zakładce zegar region klikamy zmień format daty, godziny lub liczb. Tak, przechodzimy do zakładki administracyjne i tutaj mamy zmień ustawienia regionalne systemu. Klikamy. No i tu jest taka opcja beta. Użyj formatu Unicode UTF-8 do obsługi języków z całego świata. I trzeba to zaznaczyć. Po czym zresetować komputer i wszystko powinno działać. Ja już mam zaznaczone, dlatego czcionki działają mi dobrze. A w filmie, w którym pokazywałem książkę kodów w Pythonie, nie działały dobrze, więc możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Więc jeszcze raz. Mamy panel sterowania. Zegar i region. Zmień format daty godziny. Wyskakuje nam ta zakładka, którą mamy pod spodem. Wybieramy zmień ustawienia regionalne i zaznaczamy użyj formatu Unicode UTF dla obsługi języków z całego świata. I wtedy problem pod Windowsem zostaje rozwiązany i jak widzicie miałem to już włączone, w związku z czym w tym naszym projekcie, który sobie tutaj piszemy, napisy od początku po polsku działały poprawnie. Tak? Dobra. Słuchajcie, bo znowu ponad 20 minut, mimo że dziś bawiliśmy się tylko tekstami, więc jeśli chodzi o teksty, w Pygame Zero mamy obiekt screen i metodę draw tekst, która pozwala nam jakby ten tekst na ekranie wyświetlić. Jest to generalnie dość proste, a przykłady tego, jak to zrobić i jakie możemy ewentualnie właściwości dla tekstu określić, jak widzicie, jest tu ich bardzo dużo, znajdziecie w dokumentacji Pygame Zero. W obiekty wbudowane screen text formatting, więc zachęcam, jeżeli byście chcieli jakoś inaczej te teksty w grze sformatować. Na dziś to tyle i dziękuję wam za uwagę.